Dzień dobry. Pan Dziękowski, Komenda Miejska Policji w Słupsku. Sierżant Kuźniak. Który pan jest panem jest osobą zgłaszającą? Ja jestem osobą zgłaszającą. Pan jest osobą zgłaszającą, tak? Pana chciałem się zapytać, tak, czy w mieszkaniu oprócz osób, które tu się znajdują, są jakieś inne osoby? Nie, my jesteśmy tylko we dwóch. Lub zwierzęta? Nie ma. Nie znajduje się nic, tak? Czy pana na podstawie ustawy o policji, artykuł 15, w związku ze zgłoszoną przez pana interwencją, proszę okazanie dowodu osobistego. Proszę. Pan z kolegą tylko jest, tak? Za mieszkaniem? No można tak powiedzieć, że kolega. W sumie wczoraj się dopiero poznaliśmy. Czy pana i pan mi wytłumaczy teraz, o co chodzi tutaj, w tym miejscu? No niech pan zobaczy, no. Zepsuł mi radę, podniósł i a to jest to pana kolega, czy to jest... No to jest... Wczoraj się poznaliśmy tutaj w błędnej juwenalia. Niech pan trzyma ręce tak przed sobą, to jest dobrze? Dobrze, proszę. Byłem wczoraj na juwenaliach, jeszcze jestem studentem. I po prostu tam go poznałem, on nawet mi się nie przedstawił, bo w sumie nie było mi to potrzebne. Mówi, że tam mówią na niego bolo. I tak, no, wypiliśmy parę piwek, tak się poznaliśmy, zaprosiłem go do domu, wypiliśmy tu jeszcze parę kieliszków. Położyliśmy się spać rano, ja wstałem, on już siedział przy stole, pił kawę, tam słuchał sobie coś w radiu, zaczęliśmy się sprzeczać. I on po prostu się zdenerwował, podniósł to radio i rzucił ziemię. I to radio uległo uszkodzeniu, tak? Tak. Jaka wartość będzie radia? 180 zł. 180 zł, tak. Dobrze, rozmawiał pan już odnośnie tego, żeby się jakoś porozumieć w sprawie. No on właśnie mówi, że on nie zapłaci mi i dlatego po prostu panu wezwałem. Mówi, że nie zapłaci, bo on... Czyli nie chce, tak? Ani wyrównania się. Nie ma kasy, mówi, że nie ma kasy przy sobie. Ale rozmawialiście panowie już ze sobą, czy na pewno czy to nie można, niekoniecznie dzisiaj załatwić. Da się to polubownie między wami załatwić? No nie wiem, no zapytajcie jego. No. Czy pan próbował w każdym razie, tak? Nie doszło się do zaraz właśnie będzie mógł pan się wypowiedzieć co do tego. Oczywiście ustalimy pana daną osobę. Ma pan dowód osobisty przy sobie jakieś? Nie mam. Proszę pana, w związku z zgłoszoną interwencją i z powodu tego, że pan tutaj uszkodził to radio, proszę okazanie dokumentu tożsamości, jeśli go pan posiada. Nie mam żadnego dokumentu. Nie mam żadnego dokumentu. Żuję i tak? Dlatego nic nie zabieram, bo boję się po prostu, że ktoś mi ukradnie, bo zgubię. Dobrze. Wszystko dołączone. W związku z tym, że pan nie posiada dokumentu tożsamości żadnego przy sobie, podaję pan dane z wypowiedzi ustnej. Pouczam pana o obowiązku podania prawdziwych danych tożsamości na podstawie artykułu 65 Kodeksu Wykroczeń, jak również o prawie do tego, że możemy pana zatrzymać, jeśli nie będzie możliwości ustalić pana tożsamości. Niech pan przedstawi swoją wersję, jak wyglądało. Posłuchaliśmy tutaj radia, akurat była taka audycja na temat bezrobocia. Jestem bezrobotny. Po prostu kolega troszeczkę ma inne poglądy na ten temat. Zdenerwowałem się i rozwoliłem tę radię. Czyli pan się przyznaje do tego, że pan to radę teraz tak. Tak? W związku z tym, dlaczego nie chce pan tutaj sprawę załatwić polubownie, żeby się... Znaczy nie mam żadnych pieniędzy, jestem bezrobotny. Nie mam portfela, nie mam dokumentów, także nie zapłacę. Jeszcze raz proszę powiedzieć, studiujecie panowie razem? To no, my się poznaliśmy wczoraj, on podróżuje po Polsce, przyjechał tutaj na juwenalia. No i tyle, no. Ja nawet nie wiedziałem, jak on się nazywa. To no, miejscowość od Słupska jest daleko oddalona? O, ponad 150 km. W związku z tym, że tutaj nie ma możliwości załatwienia albo w jednej sprawie, informuję pana, że popełnił pan wykroczenie w związku z uszkodzeniem mienia. Pan będzie chciał tutaj złożyć zawiadomienie, to sprawa w takim razie będzie skierowana do sądu.